wszystkich z tej strony Tyla i witam was w wyzwaniu 100 dzieci Adasia. Tak kochani, dzisiaj w ten piękny dzień, Dzień Dziecka, spędzimy dzień razem z Adasiem i całą jego rodzinką, dlatego że stwierdziłam, że no w sumie ja nie mam takich rodzinnych rozgrywek, a tylko właściwie seria z Adasiem pasuje mi do dzisiejszego dnia. I też z tej okazji, kochani, chciałam wam złożyć najlepsze życzenia. Byście miło i radośnie spędzili ten dzień, może dostaniecie jakieś drobiazgi, któż to wie. Życzę wam, by każdy z nas gdzieś tam w środku zawsze został dzieckiem, nawet te dorosłe osoby, bo nie warto być takim poważnym czasami, warto się powygłupiać. Także jeszcze raz, kochani, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. I zaczniemy sobie tutaj, kochani, w kasie, dlatego że przez ten wyjazd naszych dziewczyn mam tutaj spore zaległości, jeśli chodzi o dzieciaki, bo sporo z nich dorosło tak naprawdę i wszystkich nie zrobiłam. Mamy tutaj dwie bliźniaczki nastolatki i zrobiłam jeszcze dwie bliźniaczki w wieku szkolnym, a jeszcze na pewno dwóch nastolatków mi zostało i nie wiem, czy nie jakiś toddler czasami. No tak czy siak, kochani, wszystkiego na raz nie zrobię. Ale tutaj właśnie mamy Kim i od niej są nasze dwie bliźniaczki, jest Larysa i Selena. I kochani, tak, teraz zobaczcie, jak wyglądała Larysa. A tak wygląda teraz. I powiem wam, że miałam z dziewczynami mały problem, dlatego że no, mają taką dość specyficzną urodę. No, mają coś w sobie z Adasia. Nie pokazuję palcem, co mają z Adasia. Ale mają strasznie trójkątną twarz i powiem wam, że dałam właśnie takie włoski, bo chyba najbardziej do nich pasują tak naprawdę. I one są ubrane, kochani, identycznie, w ogóle są identyczne i te kolejne nastolatki również, zobaczcie, no po prostu identyczne, tylko że ta jest blondynką. I ubrania też mają identyczne, tylko inne kolory, więc tak wygląda w stroju codziennym, w oficjalnym, sportowy to z nowego pakietu, moje ulubione piżamki. Imprezowy i na basen. No i teraz, kochani, tak wcześniej wyglądała Selena. A tak wygląda teraz. Ma te same ubrania właśnie co siostra, tylko inne kolory. Tak właśnie z bliźniaczkami zazwyczaj robię. Oficjalny, sportowy, do snu, na imprezę i na basen. Tak, także tak wyglądają dziewczyny. I teraz lecimy jeszcze szybko do kolejnych bliźniaczek. Dobrze, i jesteśmy. I tutaj są właśnie bliźniaczki od Sabriny. Mamy, kochani, Glorię i Melodię. Obydwie są, no, są identyczne tak naprawdę i mają te same fryzury. Obydwie były czarne, w sensie chodzi mi o kolor włosów. Więc, kochani, tak wyglądała wcześniej Gloria. A tak wygląda teraz, zobaczcie. No i też tak podobne do Adasia. I tutaj właśnie sporo rzeczy jest z nowego pakietu, bo stwierdziłam, że te dla dzieci w wieku szkolnym są nawet całkiem fajne te rzeczy. No i oczywiście plastiki, tak, muszą być. Więc tak wygląda w stroju codziennym. W oficjalnym bardzo ładne te sukieneczki. Sportowy. Do snu. Te piżamki, powiem wam, takie sobie, ale niech mają dziewczyny. Tak, na imprezę ta bluzeczka ze spódniczką też całkiem fajnie to wygląda. I na basen. No i tutaj teraz, kochani, mamy Melodię, która jest identyczna. I tak wyglądała wcześniej. A tak wygląda teraz. I tak samo, ma identyczne ubrania, tylko po prostu ma inne kolory. Także teraz szybciutko wam pokażę. I okej, okay, także akurat trafiło tak, że mamy bliźniaczki i tutaj i dziewczyny też i identyczne tak naprawdę. A teraz już lecimy, kochani, do Adasia. No i okej, kochani, jesteśmy u Adasia i jest tutaj kilka drobnych zmian. Jak już możecie zauważyć, jest tablica, tak? Adas, wiesz co, może ustalimy od razu ciszę nocną. Może na 23, no bo mamy nastolatki w domu, więc 21... 23 zrobimy i może jakiś rysunek stworzymy dla Amelki. Tak, ale to za chwilkę. Jest 6 rano, dziewczyny jeszcze śpią, dlatego pomyślałam, że może przejdziemy się z Adasiem postarać się o dziecko, zanim wybierzemy się z dziewczynami, bo, kochani, w międzyczasie oczywiście urodziła nam mamuśka, urodziła nam synka chyba Fryderyka, ale tam zaraz pójdziemy, to wam pokażę. I słuchajcie, musiałam wymienić stół na taki z gry,
ale tutaj dużej różnicy nie ma, dlatego że na tych stołach z modów, jeżeli chcemy nakryć do stołu, to te nakrycia się nie pojawiają. Przynajmniej ja tak miałam. I wymieniłam, słuchajcie, lodówkę, bo te lodówki są świetne z tego nowego pakietu. Strasznie mi się podobają. I kuchenkę, chlebak postawiłam. Tutaj Adaś zrobił pizzę, będziemy jeść pizzę na śniadanie. A co, mamy dzień dziecka, więc dlaczego nie? I słuchajcie, tak, co jeszcze zmieniłam? Dziewczynom położyłam tutaj na biurkach pamiętniki, gdyby chciały pisać. I co jeszcze zrobiłam, słuchajcie? Aha, i tutaj już ma nasza malutka, właśnie zaraz sprawdzę, kiedy Rosie ma urodzinki. Tu już ma pamiętnik i tego misia do zabawy. I tutaj postawiłam to do klocków. I chyba właściwie tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o te nowe rzeczy. Chyba tak. Właśnie, wiecie co, jeszcze sprawdzę właśnie naszą Rosie. Kiedy ona ma urodzinki? Za 6 dni, okej. Okay. Czyli jest fajnie. Dobra, Adaś, zrób może jeszcze właśnie tą tablicę. I lecimy do mamuśki, postaramy się, kochani. O, mamy pierwszy. Pokaż, co namalowałeś. Aha, owocki. Że ma jeść owoce i zdrowo się odżywiać. My polecimy do mamuśki postarać się właśnie o dziecko, bo wiecie, i tak już mamy zaległości spore. I później wrócimy i spędzimy dzień z naszymi właśnie dziewczynkami. No i dobrze, jesteśmy. Chodź, Adaś, zapukamy do drzwi. I raz, dwa, jest niby w 6:30, ale wiecie... Czas szybko leci, a chciałabym właśnie dzisiaj spędzić dzień z naszymi dziewczynkami. Stwierdziłam, że słuchajcie, nie będziemy nikogo zabierać. O, tu jest jakaś mamuśka. Urocze zapoznanie. Zaraz zobaczymy naszego synka. Innych dzieci, dlatego że no, w sumie jakbym miała to wybierać, tak? Stwierdziłam, że po prostu w naszym małym gronie jakby spędzimy ten dzień dziecka i wybierzemy się, kochani, na basen. Mam fajne miejsce i tam spędzimy dzień, bo dawno nie było ostatnio takie, kochani, upały, że wiecie, że warto spędzić czas troszeczkę nad wodą. No, już wręcz róże. Tutaj te kołyski już pousuwałam ostatnio. Oczaruj. Więc wszystko powinno działać. Tak, Adaś i jego wielkie stopy. Wszystkie dzieci mają wielkie stopy, oczywiście. Poszli pocałunek. Pierwszy pocałunek, no proszę. Całkiem szybko idzie, Adaś. Radzisz sobie jeszcze z kobietami. Okej. Flirtuj. I czy mamy już? Postaraj się o dziecko, czy jeszcze nie mamy? No nie, niestety jeszcze nie mam. Całuj w szyję? No to jest młoda dorosła. A, to pewnie przez tego moda, co? Ciekawe. Pocałuj. To do tego jeszcze przejdziemy. Barabara, ale ja nie chcę Barabara, tylko postaraj się o dziecko. To jest wampirzyca chyba, nie? Wampirzycy możecie robić, bo to wiecie, nie ma znaczenia tak naprawdę. Kosmitki, bo ja tych dzieci nie będę liczyła, wiecie, jako dwa, na przykład jeśli chodzi o kosmitę czy coś, bo tutaj nigdy takiego prawdziwego kosmity nie będzie, nie? Oj, nasz synuś płacze! Kurczę, nie, Adaś. Najpierw synuś. Przytul, co ty tutaj masz? Pieluszkę? Pieluszka! Zmień brudną pieluszkę najpierw. To jest właśnie, kochani, Fryderyk, tak. On jest od tej rudej mamuśki. No jak? Zmień brudną pieluszkę. Czy ktoś idzie? Idzie któraś mamuśka. No Adaś, proszę cię, zmień brudną pieluszkę. O, od tej mamuśki, prawda? Od Aureli, dokładnie. Zmień, zmień. No, nie płacz. I przytul go. Od razu. No. Aha, i co do sprać, kochani, patrzcie, nie zresetowały mi się te ryby na szczęście, więc zostały 3. Ja już je oglądałam, wiem, gdzie je złowić, pójdziemy sobie na tą magiczną polanę, wiecie, ja tak na to mówię, bo tam te rybki mogę złowić. Tu do kolekcji sporo brakuje, ale mi brakuje 3, więc tam je sobie złowię. Zrobię to już, myślę, że poza tym i zmienimy Adasiowi aspirację na tego super rodzica, no bo tak mało mi brakuje, więc szkoda jej teraz nie wypełnić, prawda? Więc... Tak to właśnie zrobimy. No i dobra, nasz Fryderyk już śpi, więc postaraj się o dziecko. Nie śpi jeszcze, ale jest spokojny w każdym razie. No, raz, dwa. Co tu ktoś... Co to by się... A, toaleta. Okej. No, bo kurczę, mało czasu mamy.
Wiecie co przyspieszę, bo w sumie już tyle razy widzieliśmy to Barabara z Adasiem, że... Ten Adas nie ma spania. Jeszcze raz postaraj się o dziecko, jak zawsze. No. O, śpi. Super. Uśpiliśmy go. Jakiś festiwal. Klitarg. Nie, nie idziemy na klitarg. No i okej, Adaś, nie ma spania, tylko wracamy do naszych dzieci, do domku. Raz, dwa. Mam nadzieję, że jesteś w ciąży. O, już jest niedobrze, chyba... Chyba jest w ciąży. No to świetnie. Dobrze, kochani, widzimy się w domu. No i dobrze, kochani, jesteśmy już w domu. Także może... może Tosia, chodź. Nakryjesz do stołu codzienne... Może beżowy? Nie oglądaj telewizji, będzie nam pasować. Słuchaj, chodź, kochana, tutaj do nas na dół. Nie smutaj. Już wszyscy są w domku. Adaś, ty też chodź tutaj, zjemy sobie śniadanko. Nie, Eliza. Idziemy z dziećmi i wiecie co, zaprosimy, myślę, że mamy Rosie, tak? No bo w końcu dzień dziecka, myślę, że chciałaby też tutaj być. Jeszcze Amelka. Podejdź. Super, Adaś, a ty chodź, może zawoję na posiłek, tak to zrobimy. No i pięknie, i powiem wam, że jak ja próbowałam właśnie na tym stole z modów, który tutaj był, to po prostu nie było widać, ona rozkładała te talerze, a nic się nie pojawiało, wiecie o co chodzi. Także, o, no i pięknie, stawię sobie tutaj, bardzo ładnie. Jemy dzisiaj na śniadanie pizzę, bo czemu nie? Nie idzie nasz króliczek słodki. A ty? A ty nie wzięłaś. Weź kawałek, moja droga. Adaś, tutaj pogadaj z dziewczynami. Tak za bardzo ożywiona rozmowa. O. A gdzie ty lecisz, kochana? Ona idzie chyba na dwór, tak? Już nie chcę do tego, wiecie, krzesełka wkładać, bo nie ma sensu. A tutaj idziesz sobie zjeść. No to jedz. Moja mała. Kto dzwoni? Nie, 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 nie. Nigdzie nie idziemy. Pochwal. Schlebiaj. No i cóż, kochani, myślę, że tutaj tego nie ukryję przed wami. Zresztą no, nie mam takiego zamiaru, choć chciałabym, żeby to tak samo wyszło. Ale no widzicie nastrójnik, że okazało się, moi drodzy, że nasza Amelia jest w ciąży. No niestety, tak czasami takie przygody się kończą. Nawet przy pierwszym razie okazuje się, że no, dziewczyna jest w ciąży, tak? I stąd mam właśnie tego moda, no i to też przez to widać... by nastolatki były w ciąży, tak? Zostawię wam oczywiście w opisie, ale myślę, że go bardzo dobrze znacie, ale gdyby ktoś chciał, stwierdziłam, że będzie fajnie, bo tutaj niedługo właśnie nasza Rosie nam urośnie, będzie takim dzieckiem w wieku szkolnym, a później będziemy mieć i tak toddlersa właśnie od naszej Amelki. I tutaj pogram sobie właśnie z tym naszym pakietem nowym, tak? Bo tak naprawdę ja nie mam gdzie. Nowej serii tworzyć nie będę, bo to w ogóle nie ma sensu. Tutaj u Adasia mogę sobie pograć i wszystko sprawdzić, prawda? I pomyślałam, że to będzie fajny pomysł, że tak powiem. A no co, Amelka jeszcze tacie nie powiedziała. Myślę, że na razie nie będzie mówić, bo się troszeczkę boi. Tutaj siostra już wie, wiadomo. Przechwalaj się figlowaniem. O, zobaczymy. Chociaż nie wiem, Amelka, czy to jest dobry pomysł, byś ty się przechwalała figlowaniem. Co ty, malutka moja? Obejmij ją, Adaś, chodź. I wybieramy się, kochani, na basen. Mam fajną parcelę. Oczywiście namiary też wam zostawię w... opisie. I nasze dziewczyny, wszystkie, mają takie same sukienki, specjalnie na ten dzień. W ogóle ostatnio jest, wiecie, dość gorąco na dworze, więc jak najbardziej myślę, że na basen możemy się wybrać. Adasia, może też coś takiego lżejszego przebiorę. O, może być to.
Rosie ma już tę sukieneczkę. Czekajcie, dziewczyny. Też przebiorę. Bo wszystkie mają te same sukienki, takie wiecie, córeczki, tatusia. Myślę, że to będzie uroczo wyglądać specjalnie na ten dzisiejszy dzień. Im wybrałam. A ty co tutaj robisz? Dobra. Okej. Okay. Wiecie co, ja może dziewczynom schowam te pamiętniki do wyposażenia. Nie wiem, czy one tak same z siebie mogą pisać. Nie jestem pewna. Ale zobaczymy. Właśnie, tu jest to zdjęcie. Ja będę musiała... Oczywiście, jeśli chodzi o Jamesa, to on wie, że będzie tatą. No ale Adaś jeszcze niestety nie wie. Może tu jej powiesimy. Dodaj ramkę. O, później to zmieni i powiększę może, ale niech jest. W razie czego. No Adaś myślę, że się zdziwi, że tak szybko będzie znowu dziadkiem, co? Co wy tu dziewczyny robicie? Ty się miałaś przebrać, moja droga. A, on o tym filtrowaniu opowiada. Dobra, lecimy kochani, bo szkoda czasu. I jesteśmy kochani. Tak wygląda ten basen z takimi flamingami. Ja oczywiście na miarę zostawiam wam w opisie. Jest naprawdę super. Ja go troszeczkę zmieniłam, no by tutaj dopasować do naszych potrzeb, że tak powiem, by każdy miał co robić. I kochani, są tutaj te takie dodatkowe mody na te baseniki. Tutaj mam jeszcze na... Tutaj mam jeszcze na ten zamek z piasku, jest też ta ślizgawka i powiem wam tak, no ja te mody znam generalnie i wiele osób prosiło mnie, bym w ogóle nagrała filmy z tymi modami, ale ja wam powiem szczerze, że to dla mnie nie ma sensu, by tutaj te każde mody nagrywać, dlatego że to wszystko jest, kochani, z jednej strony. Ja tą stronę wam wrzucę oczywiście również do opisu i wystarczy na nią zaglądać, wszystko jest z jednej strony i... Dla mnie nie ma sensu takich filmów nagrywać, bo wystarczy sobie wchodzić na tę stronkę, od czasu do czasu zaglądać. Ostatnio tam też jakieś tablice wyszły, takie coś do podciągania się. Zostawiam w opisie i naprawdę tam wystarczy sobie wejść i przejrzeć. Ja wybrałam tutaj tą małą ślizgawkę, bo tutaj zrobiłam taką piaskownicę, przepraszam, troszeczkę to zmieniłam dla naszej Rosie. To jest właśnie ten zamek z piasku, a tutaj są te baseniki i tutaj to właśnie dodałam. Ale ja wam mówię, kochani, to wystarczy wchodzić na tę stronkę i zaglądać sobie i tam właśnie twórca dodaje nowe mody. Nie ma sensu takich filmów, jak dla mnie oczywiście, nagrywać. Wzięłam oczywiście ze sobą Lilith, to jest mama oczywiście Rosie. O, może się z nią właśnie przywitamy. Czekajcie. Obejmij czule. O, proszę bardzo. Adaś, tak, zobaczcie, wszystkie mają takie piękne sukieneczki w paseczki. Tu Adaś pogada jeszcze z dziewczynami. Ożywiona rozmowa. No, zobaczcie. Jest jej troszeczkę niedobrze, ale jeszcze po niej oczywiście nie widać, tak? Wiadomo. No i co? Wiecie co? Czy my jesteśmy wszyscy w grupie? Jesteśmy. Świetnie. Od czego zaczniemy? Może tak. Podejdźcie wszyscy tutaj. Malutką wyślemy do piaskownicy właśnie. Może z mamą się tutaj trochę pobawimy. Może trochę popływamy. Tutaj jest też, zobaczcie, takie miejsce z grillem. Możemy jakieś jedzonko sobie zrobić. Tutaj lody, lemoniada. Tutaj jeszcze dostawiłam leżaczki. Także myślę, że naprawdę fajne miejsce. O nie, tylko że nie wiem, czy ona nam się nie spali. Kurczę. Chodź, zobaczymy. Zjedziesz sobie tutaj. A Adaś, wiesz co? Skorzystaj. Właśnie to jest takie głupie. Skorzystaj w ogóle. Czy wy tutaj wszystkie mogłybyście skorzystać? Chyba tak. Zostaw mój piasek. Nie! Zobaczcie! Co za babsztel wstrętny. No nie wierzę. I popsuła, patrzcie. Adaś, wiesz co? Chodź napraw. To jak ten domek dla lalek działa, co? Jak, kochana, zjeżdżasz sobie? Zjedź jeszcze. Fajne te mody, tylko wiecie co, te animacje, no... Jak dla mnie nie są takie dopracowane, tak? No ale gdzieś tam coś nowego nam to wprowadza. A tutaj idealnie mi pasuje, tak? Na ten nasz dzisiejszy dzień. Biegnie, zobaczcie, nie? Tak przeskakuje. No nie jest to dopracowane, ale myślę, że nie jest najgorsze. Tutaj właśnie postawiłam ci nocniczek specjalnie, byś mogła sobie skorzystać. I możesz się pobawić klockami na przykład. O! Z mamą. To jest dobry pomysł. Ty, moja droga, do toalety, no bo jest w ciąży, to wiecie. Ty właściwie też byś mogłaś do toalety. Adaś, a ty? Co?
Przecież tutaj są toalety. Czekajcie, do której idzie Amelka? To wiesz co, chodź tutaj skorzystaj. Czy ty idziesz do tej? Nie, idziesz obok. Adaś, a ty chodź. Może zrobimy lody dla wszystkich. Jakie byśmy zrobili? Wiśniowe, truskawkowe. Sorbet. Może sorbet zrobimy, co? Tak, zrobimy sorbet. O, to możemy też tutaj przygotować lemoniadę. O, czemu nie? Dziewczyny? Co się dzieje? Skorzystaj. Co, nie możesz? A tutaj? Czy to jest dla facetów pewno, co? To chodź tutaj. Skorzystaj. Tak, to pewnie jest dla facetów. Ty jesteś głodna, chodź moja droga. Jest w ciąży, to może usiądź sobie tutaj. Adaś zaraz nam zrobi lody. I możesz sobie skoczyć do basenu. Przewrót w tył. O. Pokaż malutka. A dlaczego ty się tutaj nie załatwiłaś? Chodź kochanie. Co się z tobą... Ale jak to? A podejdź tutaj. Co ona tam utknęła, słuchajcie, czy co? Ej! Czekajcie. Dobra, może teraz? O, wiecie co, może coś tam za blisko postawiłam trochę. To skorzystaj, a później właśnie... Co? Bo ona coś znowu nie może. Czemu nie może? Skorzystaj. Dobra, wiecie co? Ostatni raz spróbuję. Czy że jest tak tutaj? A nie w jakimś... A, ona się wstydzi. Dobra, to w takim razie, moja droga, użyj pieluszki, już nie będę kombinować, mówić trudno. I później pobawisz się z mamą. Dobra, dziewczyny. Ty sobie tutaj leżysz, a ty, moja droga... Albo dobra, Adaś zrobił te lody, to może zjemy sobie te lody, słuchajcie. O, i możemy się napić lemoniady, wypij, chodźcie dziewczyny. Nie, czy nie, nie poklikałam na te same szklanki, co? No to weź sobie tę szklankę. Nie, 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 co ja robię? Boże święty, przecież to Adaś ma te lody. Tutaj. Czemu to tak kurczę? Czy one mi tu wezmą teraz? Tego zaraz zobaczymy. Wybierzemy posypkę... bitą śmietanę i dekorację banana na przykład. Chodź. Weź rożek. Weź miseczkę. Uda się. I chodź sobie tutaj usiądź. Adaś. Aha, już sobie nie usiądziesz. Weź sobie rożek. Wzięłaś tego loda? Weź loda. A, tu sobie chciałaś usiąść. No ale dałam ci tutaj. No, jakie lody. A ty malutka byś mogła też? Ty dopiero idziesz się tu bawić? Naprawdę? Kurde, nie czytaj, mama nie spali się tam na słońcu, wiecie? Schlebiaj. Pogadaj z dziewczynami. Schlebiaj. Chodź też, moja droga. Usiądź sobie może tutaj. Na leżaczku. Poopalajcie się, dziewczyny. A, Adaś idzie usiąść. No to chodź tu. Pochwal. Jak tam lody? Ale fajnie wyglądają te lody, co? Super są. Dobra, zostawmy to, bo ja się boję, że ta mama nam się spali na słońcu. Czy ty byś też mogła wziąć te lody sobie? Weź miseczkę, zaraz zobaczymy. Dobra, dziewczyny, pójdziemy popływać może trochę. Skocz do basenu, przewrót w tył. Zobaczymy. A co do naszej Amelki i tego, że jest w ciąży i powiedzenia o tym Adasiowi... No to myślę, że zaprosimy Jamesa przede wszystkim i może babcię, by tak, wiecie, razem obgadać sprawę i co dalej. Zobaczymy. No brawo! Adaś, ty też chodź. A ty nie możesz? Aha, jest używany. Tu gdzieś była jeszcze jedna.
A chodź. Na główkę. Popływaj sobie trochę. A ty możesz pływać? Możesz. To chodź też popływać. O, mała bierze loda. Dobra. Usiadła sobie tutaj, ale fajnie. Będziesz... Nie, no czemu schodzisz? Gdzie ty idziesz? Gdzieś tutaj leci. Tu może siądzie. Muszę też ją obserwować, wiecie, żeby nic się nie stało. A co oni tu robią? Matko. Nie wierzę, wiedziałam. Nie, Adaś, nie. Nie może tak być. To jest dzień dziecka. Nie może, mama. Nie, Rosie. Nie, Rosie. Uciekaj stąd. Jest, została przywrócona do życia. O mój Boże. Jaka jazda, to tylko ja mogę mieć takie akcje, prawda? No bo przecież... Adaś, udało się, co? Dobra, to zostaw. Matko święta... Tak czułam. Co na śmierci? Adaś... Udało się, wiesz co? Ja nie wiem, może się jednak... Wybierzemy do domu. Bo to się może źle skończyć, co? Chyba tak zrobimy. Wracamy do domu, wiecie? Albo inaczej zrobię, po prostu zrobię tak i zabierzemy jeszcze Lilith ze sobą. No bo widzicie, przecież ona by tutaj umarła, masakra. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w domu, ale masakra, co? O, Adaś, nakarm. Nie wierzę, ale kurczę, mała nie skorzystała z tego baseniku, a chciałam zobaczyć, bo ja tego nie próbowałam. Wiecie co, na chwilkę tylko postawię tutaj, co? Dobra, bo ja bym chciała zobaczyć, jak to wygląda, jak ona się tutaj bawi. I zaraz ją położymy spać, chodź. Boże święty. To mamy dzień dziecka, co? Tu nowe dziecko, tu śmierć tak naprawdę. I wiesz co, Adaś, to chodź może... tak to schowamy. Pieczesz jakieś dobre ciasto jeszcze na koniec. Może ciasto owocowe, po prostu. A mamą tylko zobaczy, jak się w tym bawi, bo wiecie co, jeszcze tego nie próbowałam tak naprawdę. Ta leci do domu, bardzo dobrze, wsyp ziarna. I może ją poprosimy, by położyła spać. O, jakieś odsetki dostaliśmy. Pokaż. Ja właśnie specjalnie, słuchajcie, zapomniałam, bo ja jej tutaj dałam taki strój kąpielowy, żeby mogła właśnie w tym baseniku. O, zobaczcie, muszę wam pokazać, bo wygląda uroczo. Przebierzesz się, czy nie? Czekajcie, jeszcze raz. Niech się przebierze. No. Ej. Okej, okay, o. I teraz, no zobaczcie, jaka jest piękna. A wy też na przykład tutaj się możecie razem bawić? Nie, nie możecie. A był taki z kulkami, to tam się mogą razem bawić, nie? Dobra. Co ty tu robisz? Zamienimy, myślę. Adaś, upiekłeś? Czy co ty robisz? Bo nie wiem. No. No, ona już jest zmęczona, dobra, ale jest po prostu piękna, zobaczcie, chodź. Pójdziemy spać, poprosimy może, żeby mama cię położyła. O, to będzie dobry pomysł. Adaś... Co się z tobą dzieje? Czemu on tutaj... To właśnie jest coś nie tak, że on nie chce tego zrobić. Może teraz zrobi. A zobaczymy imprezowe, jak wygląda? Żółty na przykład. Zobaczymy. A ty też chodź tutaj. Czekajcie. O, no i pięknie. Mama czyta bajkę. Myślę, że fajnie.
Pokaż. A, ty ma takie, patrzcie, ciemniejsze. Fajnie to wygląda. Super, podoba mi się. O, świetnie, Adaś. Będziemy mieć dwa ciasta. No, to nic nie szkodzi. Dziewczyny też już zmęczone, tak naprawdę. Okej, mamy. No, Adaś, połóż. Dobra. Ozdób? Aha, no, z tym są wiecznie problemy, z tym ozdabianiem. Dobra, ja nie będę tego już robić, tylko zawołaj na posiłek. Nie możesz, okej. W takim razie... Może tutaj? Zawołaj na posiłek? Też nie. Tutaj? Kurczę, to jest jakaś masakra. To zabiorę. O, w końcu! Świetnie, tylko oczywiście bez małej. Tak. Chodźcie, na koniec zjemy sobie ciasto. Adaś, a ty? O, przyleciała. O, no i miło, że wpadłaś, naprawdę. Weź, Adaś, też porcję. Jak tam? Ja myślę, że całkiem miło. Zresztą to był naprawdę chyba wyjątkowy dzień dziecka, nie uważacie? Tutaj Amelka okazało się, że jest w ciąży. Tutaj prawie umarła mama tej Rosie. Ożywiona rozmowa. Zapyta, jak minął dzień. I myślę, że będziemy powoli kończyć. A w ogóle, jak tutaj wyglądają dziewczyny, jeśli chodzi o kontrolowanie emocji? Tutaj widzę, ma najbardziej rozwinięte Tosia, maniery. A Amelka to była, a Tosia? A Tosia maniery. Okej, spoko. Myślę, że okej. Nie wiem, czy mają dziewczyny lekcje odrobione. Weź sobie prysznic i wiesz co? A może dam im, by napisały coś sobie w pamiętniku? Co to jest? Jakieś popsute jedzenie. A ty, moja droga? Ty jesteś okej. To wiesz co? Ty też sobie coś tutaj zapisz w pamiętniku. Myślę, że ty na pewno byś chciała pisać pamiętnik. Adaś, a ty? Posprzątaj tu wszystko. To może zapakujemy, słuchajcie, dzieciom na wynos do szkoły będą miały dziewczyny. Myślę, że to jest dobry pomysł. O, umiejętności literackie. Ja wie, co tu świeci, a tu tablica. Fajnie, powiem wam, że mi ten pakiet osobiście bardzo się podoba i bardzo się cieszę, że w końcu coś dodali do rodziny i rozgrywki, nie tylko imprezy, kluby i tak dalej. Dla mnie jest po prostu świetny. I właśnie tutaj u Adasia mam zamiar sobie pograć. O, no i piękną torebeczkę, Adaś, zrobiłeś. Ale jeszcze zapakuj na wynos, a to schowamy, dziewczyny sobie wezmą do szkoły. No. O. O nie, gdzie ty to położyłeś? Czekajcie. Jeszcze raz zapakuj na wynos. Czemu on to tam położył? To wrzuciłam do tego. No ale dobra. Ej, no patrzcie. A jak zrobię tak? Tablica pełna. Tu połóż, Adaś. O, dziękuję. Nie wiem, co się z tamtym stało. Resztę tutaj może też schowamy. Dobra, dziewczyny, a wy? Jak napiszecie, to do spania. Ty też, moja droga. Myślę, że czeka cię ciężka rozmowa z Adasiem. Jak Adaś zareaguje, to nie wiem, no, no wiecie, no. Co też ma zrobić, prawda? Ale myślę, że zaprosimy Jamesa i babcię i pogadamy z nimi. Napiszemy wiadomość dla Tosi jeszcze. O. Co tutaj się stało z tymi kanapkami? Ja jestem ciekawa, znaczy z tymi, czy to nie jest gdzieś tutaj w meblach. A czekajcie, jeszcze tylko zajrzę do lodówki. O, musimy sobie ulepszyć, bo ta nie jest ulepszona. No i tu mamy jedzenie. No dwie są, widzicie? To jednak gdzieś jest. Ale gdzie? Tego nie wiem.
Ale dobrze, kochani, ja myślę, że już będę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Do niespodziewania wyszedł naprawdę wyjątkowy ten dzień dziecka, bo tak jak mówię, tu nowe dziecko, a tu śmierć. Prawie że dobrze, że udało się uratować, kurczę, mamy Rosie, bo no powiem Wam, nie byłoby fajnie, nie? Gdyby w dzień dziecka umarła i mama, w ogóle jaka jazda. No nic, dobrze, żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!